Cześć! Dziś odcinek tylko nietypowy z uwagi na tępstwo od urządzeń zwykle naprawianych, czyli wzmacniacza amplitunerów. Bohaterem jest projektor... Bohaterem jest projektor marki Epson EHTW5300. Jest to model H707B. Projektor należy do mojego znajomego, który poprosił mnie o pomoc w naprawie. Otóż projektor załącza się, ale nie przyjmuje wejść HDMI, po prostu wyświetla brak sygnału. Tutaj jak widzicie są dwa wejścia HDMI, no ale co ciekawe są jeszcze wejścia DESAP, czyli tak zwane analogowe wejście, tutaj jest podpisane jako PC i podłączenie do niego komputera powoduje wyświetlenie obrazu. Aha, czyli główny procesor przyjmuje sygnały i możemy założyć, iż jest on sprawny. To jest dobra informacja, bo jak wiadomo, procesory do tego typu urządzeń nie rosną na drzewie i jedynie są dostępne jako wyluty. Można ewentualnie szukać szczęścia na AliExpress, ale tam zazwyczaj można trafić na wydmuszki tak zwane. W związku z powyższym usterka gdzieś występuje po głównym procesorze. Niestety nie posiadam schematu do tego Epsona, ale myślę, że sobie poradzę z diagnostyką. Zatem do roboty! O, tutaj jest chyba jakiś filtr. Wygląda na w miarę czysty. No i jest taśma. Trzeba uważać, żeby jej nie urwać. To jest złącze z zameczkiem. W związku z tym trzeba podnieść wajchę i wypiąć taśmę. Płyta od góry wygląda w ten sposób. Jest tutaj główny procesor. Natomiast wejścia HDMI akurat tu są z tej strony. Tutaj na płycie nie za wiele jest. Przypuszczam, że prawdopodobnie od spodu będzie rozwiązanie zagadki, a przynajmniej dostęp do diagnostyki. Więc demontujemy płytę, obracamy ją i zobaczymy, co jest na dole. Ok, mamy bardzo dobry dostęp do pinów złącz. Możemy je zobaczyć pod mikroskopem, czy nie są pęknięte. Sprawdzimy też tutaj te rezystory opisane jako F201, F200 i F202, F203. To są tak zwane rezystory, które zabezpieczają linię danych, więc jeżeli wystąpiło przepięcie, to najprawdopodobniej one będą uszkodzone. No i ścieżki od tych rezystorów biegną tutaj do tego chipu, który jest opisany jako SIL9587. Ha! Jest to dość znany chip w urządzeniach i dość często go wymieniałem. Jest on bardzo podatny na wszelakie właśnie przepięcia. Także przypuszczam, że jeżeli te złącza będą sprawne, rezystory także, no to tutaj wymienimy ten chip. W swoich zasobach mam go jeszcze dwie sztuki, w związku z tym będę musiał zamówić. Tutaj jest potrzebna tylko jedna. Będę musiał domówić ze dwie sztuki. Także zabieramy się za robotę i wymieniamy ten chip. Ok, chip
Seal 9134 został wymieniony na płycie. Tutaj jeszcze posprawdzałem pod mikroskopem, czy nie ma jakichś pęknięć, szczególnie tych złączy, o których wspominałem. I w zasadzie montujemy do projektora i sprawdzamy, czy wszystko funkcjonuje prawidłowo. Chip, który prezentowałem wcześniej, te dwie sztuki, które posiadałem w swoich zasobach, najpierw wlutowałem pierwszy. Reakcja po wlutowaniu była taka, że migała niebieska dioda i za jakiś czas zapaliła się dioda pomarańczowa lamp. Migająca niebieska dioda oznaczała internal error, natomiast zapalająca pomarańczowa dioda lamp oznaczało uszkodzenie lampy. Więc pomyślałem, że może mam uszkodzony chip. Wlutowałem go, wlutowałem drugi, który posiadałem. Identyczna sytuacja. Więc myślałem, że może coś źle zrobiłem. Chip, który lutowałem, znajduje się od wewnętrznej strony tej płyty, więc myślałem, że może pospadały jakieś elementy z tej strony. Więc jedyne rozwiązanie, jakie wpadło mi do głowy, to lutowanie tego chipu oryginalnego, który tutaj był. I tak też zrobiłem. Okazuje się, że usterka, która była, czyli brak wejścia HDMI, dalej występuje, ale nie występował internal error, czyli niebieska dioda i pomarańczowa, i mieliśmy znowu sygnał z wejścia VGA. W związku z tym wnioski się nasuwają same. Gdzieś, gdzie nabyłem te chipy, ja już nie pamiętam dokładnie skąd i kiedy to było, okazały się być po prostu wydmuszkami. No i tak to jest właśnie z elementami elektronicznymi, które dzisiaj kupujemy jako brand new stock. Więc generalnie tych chipów na AliExpress, czy tam Alibabie, czy gdziekolwiek, gdzie się spotka, jest mnóstwo. Wszystkie są oznaczone jako brand new. Natomiast zakładam, że 99,9% to są chipy tak zwane wydmuszki. Po wlutowaniu są elementami bezużytecznymi. Jedynym logicznym rozwiązaniem, żeby naprawić ten projektor, jest zakup używanych części. W związku z powyższym troszeczkę pogrzebałem w internecie i znalazłem... Mam tutaj uszkodzoną płytę od telewizora Samsung VE46ES 8000S. Tak przynajmniej tu jest opisane. I chip, który nas interesuje, znajduje się tutaj. No, płyta była opisana jako niesprawdzona. No, mam nadzieję, że ten chip obsługujący tylko i wyłącznie HDMI będzie sprawny. No, to jest właśnie to, że naprawa w dzisiejszych czasach elektroniki, a szczególnie takich układów precyzyjnych, wiąże się z pewnym ryzykiem. Jeśli nie posiada się sprawdzonych elementów, no to trzeba się posiłkować po prostu używanymi elementami, które są sprawne. Zabieramy się do roboty, odlutowujemy układ, który znajduje się tu, i wsadzamy go do płyty. Do roboty. Przy okazji, jak mam tą płytę, zobaczcie, jaki jest gruby ten termopad. Jak plaster sera. Ok, chip już mamy wymieniony. Zobaczymy, czy ten chip jest sprawny. Nie sposób go wcześniej sprawdzić, także montujemy go do projektora, składamy wszystko do kupy i uruchamiamy. Jeszcze taka informacja, tutaj biegnie taśma na panel kontrolny do sterowania lokalnego, ale także tutaj z tej płytki wychodzi dodatkowy przewód, który biegnie tutaj do czujnika. Pod tą pokrywą znajduje się dostęp do lampy.
więc mnie, żeby zachować poprawny przepływ powietrza, ten element tutaj musi być zamknięty, bo w innym przypadku ten czujnik prawdopodobnie nie pozwoliłby do startu lampy. Podłączymy przez wejście HDMI, podłączymy zasilanie i zobaczymy, czy będzie obraz. Przesłona otwarta i zobaczymy, czy będzie obraz. Tutaj na ścianę rzucę. Okej, okay, mamy obraz z HDMI, widzę. Wyłączę światło, żeby było lepiej widać. Obraz z projektora jest bardzo jasny. A jak wejdziemy w menu, to jak widać, jasność jest i tak ustawiona na 50%, zresztą kontrast na scenie koloru. Okej, okay, czyli mamy obraz, czyli chip, który był wylutowany z płyty dawcy, okazał się być sprawny. Natomiast dwa chipy, które miałem do tej pory, jakie zapasy, okazało się być po prostu niesprawne, wydmuszkami tak zwanymi. O! Nawet, że jest dźwięk z projektora, czyli jest sygnał zwrotny. ...z biegiem czasu i... A nie? Natomiast dzisiaj będziemy demontować wyświetlacz i przetransplantujemy go do... Mamy sygnał przesyłany przez HDMI, czyli chip jest całkowicie sprawny. Tutaj jest jeszcze drugie wejście, zaraz go też sprawdzę. Przewód został podłączony teraz do wejścia numer 2 HDMI i też jak widać jest sprawny. Ale ten obraz jest jaśniutki. Ok, ja sobie ten projektor przetestuję. Sprawdzę, czy wszystkie funkcje prawidłowo działają, a Was zapraszam do podsumowania. Projektor trafił do mnie w stanie niesprawnym, nie wyświetlał obrazu z wejść HDMI i nie było dźwięku z głośnika projektora, ale za to wyświetlał z wejścia HDMI. Sprawdziłem, czy mechanicznie nie są uszkodzone gniazda HDMI i sukcesywnie szedłem dalej z diagnozą. Uszkodzony był chip SIL9587CNUC, który w wielkim skrócie jest odpowiedzialny za przełączanie źródeł wejściowych. Wiedziałem, że główny procesor jest sprawny, wejścia HDMI sprawne, rezystory zabezpieczające także sprawne, więc byłem prawie pewny, iż uszkodzony jest właśnie ten chip. Zresztą cały czas trafiają się podobne usterki w amplitunerach, brak reakcji na przesyłane dane przez HDMI, więc można powiedzieć, iż ten układ bez zastanowienia mogłem wymienić w ciemno. Procesorów SIL9587 jest w sprzedaży mnóstwo. Wszystkie są pisane jako nowe. Tymczasem po wlutowaniu takich właśnie dwóch sztuk projektor po prostu nie uruchamiał się. Mało tego, wyświetlał awarię lampy. Wniosek? No, posiadałem wydmuszki. Jedyny ratunek to odnalezienie uszkodzonej elektroniki z używanym, ale sprawnym układem. Projektor ruszył na chipie od dawcy i przeszedł kilkugodzinny test. Wszystko jest sprawne. Jeżeli miałbym sobie kiedyś zakupić projektor, to raczej celowałbym w 4K, ponieważ Full HD wyświetlany w rozmiarze stłucali kłuje po oczach pikselami. Jeśli spodobał Ci się odcinek, kliknij kciuk w górę i zapraszam na następny film.